Złom dobry wszystkim widzom, witam Was na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. W czwartek, 18 maja, godzina 18.04. 9 stopni pokazuje, przed chwilą było 8, więc te ósemki się zgadzały bardziej. 18 maja, godzina 18 i było 8 stopni, ale już mi termometr pokazuje teraz, o jest 8, skoczyło 8 z powrotem. Dobrze, nieważne stopnie, moi drodzy, jest chłodno. Rozładowałem się w miejscowości Bażanowice. Przywiozłem tutaj dwie paletki i jadę do domu. Kończę trasę w tym tygodniu w czwartek, bo jutro wolne wziąłem. Tam widziałem, że jakiś plastik leży i kawałek blachy, a za mną jedzie auto, więc muszę zatrzymać się i włączyć światła. Albo zjechać na lewą stronę i włączyć światło niewidzialności, żeby nie denerwować gości różnych. O, tam coś leży, ale nie, to będzie plastik chyba. Idę zobaczyć. Po drodze jeszcze mijałem śmietnik, w którym widziałem, że coś leżało obok dużo. Także zajedziemy i jeszcze zajedziemy do paczkomatu, ponieważ tam coś jest dla mnie w tym paczkomacie. No nie, to jakby to była blacha, to by tu nie leżało. Ktoś tutaj pozbył się plastikowego. A, nie wchodzę na teren czyjś, tylko tak zajrzałem sobie. Dobrze, moi drodzy, widzimy się przy śmietniku. Pojechałbym dziś wieczorem chętnie na objazd śmietników, ale niestety moje auto złomowe jest pełne i muszę poświęcić czas chyba w sobotę rano na to, żeby pooddzielać tam plastiki od metalu, śmieci oddzielić i w sobotę do 13 wyrobić się i zabić to wszystko do skupu złomu, żeby w niedzielę nagrać kolejny coś, czyli cieszyński objazd śmietników. A tym razem jedziemy sobie do Cieszyna i po drodze tam widziałem przy jednym śmietniku czy też paśniku leżał jakiś dobrobyt, więc pojadę to zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś złomu. I tam za chwilę w dół i w prawo, i tam są dwa bloki, i zobaczymy, czy nie ma jakiegoś złomu, tam się zobaczymy. Niestety głównie meble, a myślałem, że będzie jakiś złomik dla mnie, ale nie ma. I ubrania. A, szkoda. Szkoda. Z drogi widziałem, tam jest droga właśnie i z drogi widziałem, że jest tutaj taka kupa czegoś. A może by coś było? Nie ma, niestety. Nie ma niestety. Jedziemy do paczkomatu. Tutaj jest zakład ubezwłasnowolnienia społecznego i tu będę musiał przyjść. Tak samo do skarbowego, żeby załatwiać sprawy, no i złożyć wniosek na dowód, bo mi się skończyła ważność w kwietniu, dowodu osobistego i do fryzjera, żeby wyglądać do tego dowodu jakoś. No i moi drodzy, na tym rondzie chyba będę stał dłużej, a chyba się mi uda jednak przejechać. Jedziemy na ulicę Solną, gdzie jest paczkomat, do którego jeden z moich widzów wysłał paczkę. To jest ten sam widz, który wysłał ostatnio paczkę z kubkami moimi filmowymi. Przyszło kilka maili z zapytaniem o kubek. Oczywiście podczas tego weekendu postaram się spakować wszystkie kubki i wysłać tym, którzy zamówili, oraz tym, którzy nie zamawiali, niektórym też wysłać kubki moje pamiątkowe. No i będę to robił chyba w sobotę. I żona to w poniedziałek, jeżeli się nie uda wysłać nam w sobotę, to wyślemy to w poniedziałek i ja pojadę w trasę, a żona to wyśle po prostu na poczcie. Także w przyszłym tygodniu oczekujcie kubków, które do Was przyjdą. No i nie spodziewałem się, że tyle tych zamówień tam było. Kilka, nie kilkanaście, ale dobrych kilka przyszło zamówień. No i cieszę się, że ludzie chcą pić kawę z kubka z moim znakiem filmowym. Cieszę się, cieszę.
w lewo, tam będzie Intermarché i koło tego Intermarché jest myjnia i tam jest paczkomat, więc sobie zaparkujemy przy markecie i pójdziemy zobaczyć, co wysłał Paweł z Nizin Zielonogórskich, jak siebie określa. To była paczka niezamawiana, to jest tylko i wyłącznie jego inicjatywa, także jak widzicie, są widzowie, którzy chcą wesprzeć kanał i cieszę się z tego, no bo dlaczego nie, jeżeli ktoś chce. Cieszę nie jest taki pagórkowaty, moi drodzy. Ja wolałbym na płaskim mieszkać i dlatego chyba się wyprowadzę z tego miasta, bo tutaj jest, no nie ma jak rowerem pojeździć nawet, nie, bo wszystko pod górkę albo z górki. Z górki to jeszcze się fajnie jedzie, nie? Ale pod górkę to już słabo. O, zaglądam do śmietnika po drodze. Jedziemy tutaj, gdzieś staniemy i przejdziemy się do... Tu jest paczkomat, ale to nie o ten chodzi. Tam jest drugi. Około myjni takiej bezdotykowej. O, centrum sportowe. Ten sklep jest zawsze czynny w niedzielę. Napisali sobie teraz centrum sportowe nad wejściem. Wcześniej to była poczekalnia autobusowa. I coś jeszcze wymyśleli, żeby było czynne, tak? Także jak jest głupie prawo, to trzeba to prawo jakoś obejść. I tak oni właśnie robią, ci Francuzi z tego Intermarché. Dobra, my idziemy teraz do paczkomatu i zobaczymy, co tam przyszło dla mnie ciekawego. Chcę pokazać Pawłowi, który mi już drugą paczkę wysłał, do którego paczkomatu, tak? Tutaj jak będziesz kiedyś w Cieszynie. Tutaj jest Intermarché, tutaj są solary, a tam jest myjnia samochodowa, taka, jak się to mówi, bezdotykowa. I tam jest moja paczuszka. Fajnie te solary, nie? Darmowa energia. Pozdrawiam oczywiście kolegę Pewek z Recycling, który też sobie kupił solarek. Troszeczkę mniejszy od tego. I będzie montował na swojej przyczepie kempingowej. Bardzo dobry pomysł. Albo będzie stawiał obok i chował do środka, żeby mu nie zniknął solar w sposób nadprzyrodzony. Dobra, mam tu kod zapisany. Zobaczymy, czy coś się otworzy, czy nie. Wiem, że nie, akcja nie trzyma w napięciu bardzo, ale co tu trzeba zrobić, moi drodzy? Dobry wieczór, jak minął twój dzień? No, załadowałem się. Nie będę opowiadał. Pokaż mi swój kod, ja zajmę się resztą. Aha, czyli kod. 6 08 i enter może. Aha, może najpierw menu. Aha, jeszcze raz odbiór paczki. Że co niby? Podaj numer telefonu. Aha, 780. Nie. I kod teraz. Aha. I zatwierdź. Magic. Kuku. Kuku, panie kruku. Otworzymy w domu. Co? Do zobaczenia w domu. Pięknie kwitną kasztany, tylko brakuje błękitnego nieba. Tam mi się magnesik mi sprawdza z tyłu. Tutaj pasuje. Dobra, już nie przynudzam. Paczki otwieramy w domu. Sam jestem ciekaw, co jest w środku. Zobaczymy za chwilę. Jest coś słodkiego.
jest coś ostrego, jest coś do otworzenia, czy też do otwarcia. No i żona mówiła, picie? No jest kolik trochę, takie sztance do kawy. Także wszystko już pokazałem. Przystępujemy do otwarcia tajemniczej paczki od Pawła. Znaczy on to zlecił komuś, wykonanie czegoś tutaj. Zobaczymy, co się tam znajduje. Aha, jeszcze jedna uwaga, jak się komuś nie podoba treść tego filmu, albo wydaje się mu nudna, to idź na inny filmik, a tego nie oglądaj, prawda? Nie ma przymusu u mnie oglądania filmów, także spokojnie. Nie uda się mi to jedną ręką, niestety. Pauza. Pauza. Paczka uchylona. Powiem wam, że dobrze, że nie przekazuję telefon zapachu mojego, bo byście nie chcieli już oglądać zawodowego. Muszę udać się w trybie pilnym pod prysznic, ale zanim to uczynię, paczkę otwieramy. Wizytówki, moi drodzy. Coś takiego, no. Można komuś dać, na przykład kierowcy na parkingu, jak spotkam, tak? Kolego, zajrzyj sobie do kanału mojego i już ma gość po prostu ten jakby, jak się to nazywa, no. Firma, która udostępnia przestrzeń do filmów, tak? YouTube i nazwa mojego kanału. Bardzo ładne, bardzo ładne. Bardzo dziękuję. Dostałem też paragon za to. Także będę wiedział, ile jestem winien. Chociaż Paweł mi pisał, że nic nie jestem winien. Nie wiem, ile ich jest. Zobaczę na tym paragonie może. Będzie napisane. 500 sztuk, moi drodzy. 500 sztuk, czyli 500 widzów mogę zdobyć, dając każdemu kartonik gdzieś na parkingu. Kolego, będziemy gadać gdzieś z jakimś kierowcą. Wiesz co, zajrzyj sobie. O, tu mam taki kanał, wiesz, tam puszki zbieram. Złom ze śmietników. Zostaw subika, zostaw lajka, zostaw komentarzyk, a niech ci się darzy. Dobrze, moi drodzy, kończąc, idę tam, gdzie kierowca musi iść po trasie, czyli zmyć z siebie te kilometry, 2000 z hakiem. No i zobaczymy się podczas następnego nagrywania. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Do następnego.